Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. Jak widzicie, jestem ponownie przed złowieszczym strachem na wróble, a to dlatego, że przydałoby się go pokonać. Tak więc, let's go, jesteśmy teraz już o wiele silniejsi niż za pierwszym podejściem, więc myślę, że powinno coś się przeprowadzić. Momentalnie ładnie. Cofka. One less childhood trauma to cope with, right? The best way to fight your demons is to beat them senseless. No proszę, jeszcze kurde... Jeszcze Katarina go kurde zabiła, aż się będę dostała. Kolejne muszkieto. Ciekawe czy lepsze, bo jest już żółty. Czy coś na tej arenie jeszcze znajduje, czy to jest tyle? Nie, to będzie tyle. Dobra, to... Wracamy do lasu w takim razie. Okej, nie mogę z nim walczyć ponownie, czyli to jest taka jednorazówka. Spoko. A, przy okazji pod Enderem się zorientowałem, że mogę to zrobić. To chyba dwa odcinki temu to zrobiłem, ale nie powiedziałem wam chyba o tym. Zobaczmy, jak tam ten muszkiet. Więcej obrażeń. Moc zakręt trochę spadał, ale cała reszta jest ogólnie lepsza, więc poproszę. Tutaj takie sobie. To też. Dobra, to wracamy w takim razie do miasta. Tutaj do alchemika. I wish you luck, stranger. You'll need that in Bogova. Tutaj czymś lepszym może. O właśnie, tutaj. Premia do krytyków. Okej, tylko 5 tutaj. Żenia od ognia. Takie sobie. Tutaj bazowa szansa na znalezienie magicznego przedmiotu, no ale to trochę jednak zajmuje miejsca na esencję, więc tego nie wsadzę. Tutaj bazowe zdrowie. Tutaj za 10-20%. Okej, możemy to wsadzić. Cyk. No i mamy tutaj już full. Tutaj prawie full. Tu mogę jeszcze coś wsadzić. No to wsadźmy tutaj w takim razie życie i... jeszcze dać. To 12, więc tego nie wsadzę. To za 7, to za 5. Dobra, to jeszcze ta i ta. Tutaj 19 pojemności, to tu możemy wsadzić te esencje. No. O, nie mogę? No nie, no mogę. Proszę bardzo. Okej, jest full. Jest full. No i to jest tyle, jeśli chodzi o wsadzanie esencji do czegokolwiek. Reszta albo tego nie ma, albo nie mogę tego w ogóle garnąć. Dobra, to jeszcze na szybciutko do kupca bym się przeszedł, żeby sprzedać mu te... Welcome back, stranger. Have you managed to find anything for me? I'm still looking. No, on oczywiście się upomina ciągle o te bomby. Mamy jedną, a brakuje mi jeszcze 4, ale to... kryjemy za jakiś czas. Słuchaj, właśnie, a propos tego pomnika, czy tej statuły, to bym jeszcze sobie sprawdził, bo to kurde... Czy tutaj coś można zrobić? Król Borysław. We're getting closer to something. Aaaa! I think we need all three. Whatever that's missing from here. Proszę, czyli tutaj możemy wsadzić te klejnoty. Patrzcie go, czy patrzcie. Zdobyliśmy po jednym klejnocie, nie? Jeden zdobyliśmy w lesie, jeden zdobyliśmy na bagnie, czyli jeszcze jak będzie jakaś trzecia lokacja, gdzie to zdobyliśmy. Gdzie zdobędziemy takie coś i będziemy mogli się tu bardzo ładnie zająć. Nie powiem, to jest trzecia. A propos, może... Mówiłem tego lewego. Dostałem level i mówiłem, nie ma tego. To leczenie, ja nie mogę.
don't have any healing potions. Dobra, teraz się mogę kontrolować. Nie, to jeszcze darmowe ekstra. No i pyk, level, ale to dla Katariny, bo mi jeszcze trochę brakuje. Jak na złość. Nie dałem mi wziąć. Dobra, co zostawił? Nic. Świetnie. No ej, Katarina, nie walczymy. To nie warto odpuścić. Spokój, chyba. Tak, jest spokój. Zobaczmy. A, w ogóle ogarnąłem, że te umiejętności błękitnej krwi to są w ogóle umiejętności też z dodatku, bo normalnie byłyby tylko te umiejętności Katariny. Właśnie ta błękitna krew dochodzi właśnie osobno. Zobaczmy. Fala chłodu. Przy każdym ataku istnieje prawdopodobieństwo rzucenia cel czaru obszarowego, który spowalnia każdego trafionego wroga. 4% szans na rzucenie czaru spowalnia przeciwników o 50% przez 3 sekundy na 5 metrów. 5 metrach. Dobra. Ale nie, chcę mieć, kurde, to, moc zemsty. Tą chcę dodać. O, ty, sześć punktów?! Czemu miała 6 punktów umiejętności? Ej, dobra, podbijamy oczywiście! Czy ja nie wydałem tych punktów przez 3 levele? Czy ona dostała za level więcej teraz punktów? Ale chyba nie, bo cały czas tylko dostajemy właśnie te. Szczęście, żeby mogła częściej unikać. Kurde, ale teraz to będzie masakrycznie dużo obrażenia biła. Masakrycznie to może być jakieś, ale to będą większe niż biła. Jakbym jeszcze mógł jej odpalić, jakbym mógł jeszcze jej dać... Bo ona ma tutaj co? W umiejętnościach, tutaj jest co? No, ale no, leci, ale leci nie, ale jeszcze podobało, żeby też leczyła siebie tak przy okazji. Some healing potions would be nice. Dobra, ale mogę. Ciężka peleryna. Różaniec, to jest coś nowego. Tutaj skrzynka. Ze skarbem. Możesz, jak możesz, Van Helsing. Szybka regeneracja, Katarina wróciła, także bueno. Zobaczmy, to jest dla taumaturga, więc idzie od razu do Katariny. To jest gorsze, to jest gorsze, to jest gorsze, to jest gorsze. To jest gorsze, to też. Dobra. Dobra, zachowanie. Kup sobie może 10 elixirów na następne przejście. Spoko. Zbieranie przedmiotów zostaje... Dobra, może tak, zwykłe... Magiczne niech zbiera, a legendarne będę sobie brał, okej. Okay. Tutaj lubiłem elixir, życie posiadaj się w punktu poniżej 30%, może niech ma poniżej... Okay, nie, dobra. A czemu w prawo jest o 10%, a w lewo jest w procencie? Dobra, niech ma poniżej 20%. Będzie lepiej, wiemy ktoś nie ma co sprawdzać. Dobra, tutaj jeszcze, odporność na brzeg jakichś i żywiołów. 4%, od trucizn o 18%, ataków też o 4%, obrona przy ataku myśleli się 41%, szansa na uniknięcie 95%. Niezły przedział. Dobra. Ok,
Okej, okay, tam na dole byliśmy wcześniej. Kurde, szkoda, nie mogę tej mapy tak bardziej sobie rozstygować. A no tak, przecież mam jeszcze tą mapę, zapomniałem o tym. Szpinem. Dobra, zaraz o mnie będę tych uspajania. Co to było? Widzieliście to wielkie coś? To było samo? Tak schodziło tutaj po drzewie. To była zwykła rusałka, no to... To była jakaś na steryle. Dobra, chwila spokoju, więc zobacz. Dajcie mi spokój, co? Naprawdę, to nie jest nic trudnego. Dobra, skoro teraz mam spokój, zobaczmy dalej. Tutaj nie ma co sprawdzać. Kurde, co ja chciałem sprawdzić teraz, nawet nie wiem. Nieumiejętności. Mapę. Dobra, zobaczmy. Jestem tu. Nie, to jest żabka. Ja byłem tutaj. Ja jestem tu. Czyli tak, tu jest wrak pojazdu. Tu jest miotacz ładunków, to tu byliśmy, tutaj jest co? Posążek, kolejny posążek. Tutaj cały jest niezbadane. Tutaj jest co? Statua króla, profesor. I tutaj mamy tą bramę, którą on nam zaznaczył na mapie. Dobra, no to idziemy powoli w górę. I tak warto by wyeksplorować całą tę lokację. I need healing potions. Dziękuję, to znaczy moja aura. Zajebiście, że po prostu myślę o lekarzu i uczcie. Kurde, tyle tych eliksirów na manę zbieram, a nie mam. Tutaj nie ma co. Tu mam tylko dwie pasywki i właśnie grzmotnięcie tej błyskawicy, ale muszę sobie jakieś grzmotnięcie jeszcze tutaj zwykłe jakieś walnąć. Jeżeli tej mamy więcej schodzi, miałbym pretekst, żeby korzystać z tego. Po kolei wszyscy na raz wystarczy dla każdego. I jest ktoś silniejszy. Pytanie. O! Chyba pobiega. Nie zaszczyt jest sami mamy. Kula pyta. Rusała się. Kula. Rusała. I need healing potions. I can't do that. Kurde, chciałem tego uniknąć, no. Więcej obrażeń. Proszę. No, teraz te wszystkie esencje niestety płyną w cholerę, no ale trudno. Tutaj lepsza ochrona, mniej zdrowia. Lepiej nie. Większe obrażenia, mniej zdrowia. Nie. Tego nie założy. Też ochrona za zdrowie. Tutaj tego po prostu nie może założyć. To też nie. Tutaj cała reszta. O, ciorek bursztynu. Więcej zdrowia, więcej obrażeń. Spoko. Pierwsze to jest. You're trusting me with your money? Żebyś wiedział. Żebyś wiedział.
czego pilnowali. Bluffowa strzelba. Ciekawe, czy lepsza. Tutaj, proszę, medalion z brązu, lepszy z tego, który mam, więc bierzemy. Wulfowa strzelba jest niestety gorsza. Ale honey, kudy. I'm home. Sama strzelba już nie wstrzymała. Lubią palić. Duże obrażenie. Powiem mi jedna rzecz na propos Van Helsinga, bo to nie jest taka typowa gra. MOBA, bo ja zrobić nie mogę. Typowe nerwy, co brakuje właśnie, żeby skryć się tam. Chodzę byle gdzie, mogę się znaleźć. Tyle, jakie przedmioty. Chodzisz mogę gdzie chcę i fabułę tam rozpocząć. Nie, tutaj fabułę znaleźć w dialogi, które same się jakby rysują w tak triggerują. Właśnie, a propos dialogu, niedaleko tego... Trochę powaliłem, znalazłem taką dość... samą rzecz. W tym momencie, jak się wielko chwalił. Niestety nie jestem w stanie wam go pokazać, bo nie nagrywałem wtedy. Ale mogę chyba zacząć. Okej, bardzo ładnie. Wszyscy zdjęci. Dobra, dojdzie do niej. Tu. Więcej życia, mniej więcej many, ale mniej. Mniej tego. Mniej obrażeń. Dziękuję. To jest gorsze, więc też do Katariny. Dobra. Zobaczę, czy mogę wam przewinąć tam do tego dialogu. Nie, niestety nie, czyli to się w miarę szybko. Tyle resetuje, co czyści samo z siebie. Ale była tam jakaś gadka o tym, o kolejny kamień runiczny. Widzę na mapie, tutaj. Okej, dalej nic to nie robi. Nie, póki co, ale kto wie, którymś kamieniem zaskoczy i będzie jakaś walka. Czy klejnot? Czy to jest ten klejnot, który bym chciał właśnie znaleźć teraz? Nie to, tylko to. Yeah! Proszę, mamy to właśnie, co chciałem znaleźć. I tu mamy właśnie starożytną monetę. Relikwia zamieszkłej przeszłości, gdy poporgowi stąpali bohaterowie i półbogowie, a cuda stawały się rzeczywistością. Dosłownie gdzieś tam obok tego strachu to było, nie? Znalazłem jakiegoś takiego silniejszego wroga, pokonałem go i z niego wypadła ta moneta. No i nie jestem pewien, co to było, nie? Nie wiem, czy nie jakaś odmiana rusałki, czy coś. Wilkołaga. No, coś. W każdym razie, coś to było na pewno. Delikcyjne to jest dla mnie potem ewentualnie opcja, żeby je po prostu sprzedawać i mieć... nie tyle tani rzeczy, co szybciej się wzbogacić. Jak tak rzadko tego wszystkiego używano, to po co mam to nosić wiecznie przy sobie? Dobra, kolejny. No i ten też nie robi jej absolutnie nic. O, tu jest jeszcze jeden kamień runiczny. Ciągle nic. Chyba, że muszę wszystkie użyć za jednym podejściem do lokacji i to miał wtedy jakiś sens. Dlatego, że się teraz nic nie triggeruje, musiałem zobaczyć te poprzednie kamienie, czy dalej się tak świecą, czy nie. To było bardzo dziwne zdanie złożone w języku polskim. Czyli ze skarbem. Kapelusik jakiś, pokaż mi to. Zobaczmy. Mniej zdrowia, więcej many, ochrony i mocy zaklęć. Nie. No dziękuję. Ja tam wolę mieć jednak zdrowia jak najwięcej. Ja tam nie lubię mieć bohatera, który jest po prostu glass tankiem. No chyba, że gram kasantem, bo lubię od Amerykę. Wtedy to jest zajebiste, bo... Tak, to można w miarę szansu zabić, jak się dostanie pełno ceceków na twarz. Ale jeśli potrafi się ich w miarę unikać, albo w miarę zagrać kasantem, to nie da, ciężko jest zabić.
Mogę wam polecić kasantę na przykład na Sayona, bo to jest po prostu idealna kontra na Sayona. Co my tu mamy? Taumatur, czyli dla mnie. Strzelba. Ale zwykła, więc tym bardziej. Jak ta była gorsza, to ta. No ta jest tym bardziej jeszcze gorsza niż tamta. Dobra, jak wygląda mapa? Dobra, po lewej stronie mamy tego sporo już odwiedzonego. Zobaczmy, co się dzieje teraz na środku. Czy znaczy, co się dzieje? Co jest na środku, a nie co się dzieje. Tego bagna. O proszę! Jest brama, którą chciałem znaleźć w tym odcinku, zanim się nie miał. W miarę w centrum lokacji jest. Dobra, może nie w centrum, bo w lesie ona była bardziej na samym końcu, jeśli chodzi o lewy dolny ruch mapy. O, to jest nie tak. Piękne to jest. Jakiś haker, to była. To jest takie coś. 13.21, a moja aktualna ma 13.17, czyli... obrażenia są... A patrzcie, niby większe, ale... Patrzcie, to jest ciekawe. Obrażenia są większe... I prędkość ataku jest też większa, ale pomimo tego ten elefant jest gorszy od mojej aktualnej broni. Intrygujące. Zaś 10 punktów. Ej, nie, nie ma bata, wydałem poprzednie punkty. Huh. Dobra, podwijmy sobie trochę tę moc zaklęć. Tak, może do 26. Kondycja jest bardzo wzmocniona dzięki wszelakim rzeczom, które mam na sobie. Tutaj zręczność jest lepsza na dystans, więc to też możemy podbić. I raz jeszcze szczęście. Dobra, i teraz potrzebuję jeszcze tego panelu. Trzy kolejne poziomy. Czy ja chcę ulepszyć coś, czy może chcę zabrać coś stąd? Zobaczmy. Aktywne. Zwiększa obrażenia broni w walce wręcz. Zamach. Tworzenie kręgu płomieni. To kurde jest dobre. To jest dobre. Pozwoli mi częściej jakby używać tego, ale myślę, że wezmę przepołowienie najpierw. Kosztuje 2 punkty, więc jeden pozostaje, mogę wpakować tutaj śmiało w to. Błyskawica trafia jeden dodatkowy cel. Bazowa wartość walki wręcz wzrasta z 50 do 100%. Okej, okay, czyli bijemy tyle samo, co bijemy normalnie, to bijemy z tego, plus jeszcze te błyskawice. Dobra. A, czekaj. Tu i tutaj jeszcze dajemy tu pod czwóreczkę. Mamy... Użycie właśnie tego przepołowienia. To mnie kosztuje 13 many i działa w taki sposób. Okej. Okay. Myślę, że może być bardzo dobre na jakieś grupki. No, no to jest prawda. I don't have any healing potions. Mogę wiedzieć, jakim sensem się wypłukałaś z tych... Tak, ja przez przypadek piątkę wciskałem, a nie czwórkę. Okej. Okay. 20 minut. No i proszę, już się kurde opłaciło. No bo nie chodzi o zużywanie eliksirów na manę, bo już musiałem jednego użyć, żeby w trakcie walki sobie lepiej z tym poradzić. Wszystkim tylko
wydaje mi się, że to musi być obrócone w kierunku tego króla, więc... Zobaczmy, to prawo się wydaje. This statue looks really special. I bet he used to be a great Vodiano king. Super. To jest ten cały król, nie? Jakby, co z tego? Myślałem, że to będzie jakoś, wiecie, pokazane, co ja mam, jak mam te posągi ustawić, nie? Ale... No niestety nie bardzo. A szkoda. Healing potions. Udało mi się sprawić, że Katarina nie wybuchła, ale... Czy to miała jakoś mega boli? I can't do that. I don't have any healing potions. No bo nie będę narzekał na tę sytuację. Katarina dość szybko padła, ale to właściwie pomogło mi właśnie tak ładnie się tutaj wszystkich tych typiarzy pozbyć. Okay, to jest lepsze dla niej, więc pozażyć. To jest gorsze. To są gorsze. To jest lepsze. W ogóle magiczny miecz. Magiczny miecz tutaj było. No, ciekawe, czy to tak O było nazwane, czy to ma być jakieś nawiązanie do właśnie... I'll be back. Do właśnie takiego filmu z Mechanicusem i się... Boże, z Mechanicusem. Z właśnie magicznym mieczem, czyli Excaliburem. Taki dość stary film animowany, który dał się kiedyś w płatkach znaleźć. Nadzwyczajne trofeum, mniej życia i DPS-a, więc nie ma nic zagrać. Nie, dziękuję. To ogólnie wszystko słabsze. Pelusz. O! Taki sobie. Dobra, ja tam wolę mieć jednak więcej tego. Ja tam wolę, żeby postać miała dużo zdrowia i dużo damage'a, aniżeli była właśnie typowym glastankiem. Właśnie wracam do tematu glastanka i kasantę, bo nie? W jego przypadku to się tak w miarę z sobą łączy, nie? Tylko, że... Tam kasantę jednak, no on sobie na RC switchuje.
bycia punkiem i bycia... Hey, I'm a princess trapped by an evil man. If you free me, tylko, że it's you. W momencie, w którym Cassandra sobie to włączy i wyłączy, to jest to na obrażenia. Niestety, w tych gierkach na obrażenia raczej nie czekają. Teraz pani ma mało życia, dużo damage'a, a potem nie ma mieć dużo życia, mało życia. I need healing potions. To masz przecież, nie? No to czemu nas wybrać? To będzie, kurwa, jak kupić sobie wszystko tego leczenia. To i nic. Chyba, że ona mi dała te płotki, nawet to miałoby to jakiś sens. Kurde, uniknąłem tego! Nice! Dobra, wracamy do tego zmiany. Spoko. Cała grupka pozostała. I don't have any healing potions. I can't do that. Oh, come on, serio, zabij mnie. Inventory is full. Wymieś ich stąd i tyle. Dobra, jak to wygląda? To widzę, jeśli chodzi o miecze, pierścień i tak dalej, to nic szczególnie dobrego mi tu nie wypadło, niestety. Czekać, aż Katarina, kurde, najpierw się ożywi, potem, żeby jej to wszystko dać, bo jeszcze muszę zobaczyć jej ekwipunek, jak to wygląda, nie? Pierścień, taki sobie, tutaj więcej obrażeń, minimalny, więcej życia, dobra, to jej zakładamy akurat. Czy to znaczy tylko za jeden pierścień podsumowuje, tego nie czaję. Automatycznie porównuje z najsłabszym pierścieniem i tak dalej. Dobra. Daję wszystko Katarinie, co mogę. Organizuj. Dobra. Cztery takie miejsca. Dobra, to jeden taki, jeden taki. Don't get killed while I'm gone. Nie zamierzam. Tutaj dla taumaturga oczywiście. Kolejna część ekwipunku. Minuta zanim wróci, no to... Spróbujmy tak troszeczkę przeeksplorować, tylko się większe grupki lepiej nie kupować. Dobrze dla mnie nie skończy. Tutaj coś mamy. Posąg wielkiego żarłocza. Okej, tu aż z chęcią poczekam, aż Katarina wróci, jestem ciekaw, czy coś na to powie. Skoro mogę tego użyć, znaczy, że coś się stanie. A jak coś się stanie, to jest to albo walka z minibossem, albo ewentualnie jakaś bitka. O, kolejny atut. Widmo tym razem. Atutów nie ma. Widmo. Widma są jeszcze potężniejsze od upiorów. Według niektórych kultur potrafią one nawet dowodzić olbrzymimi armiami duchów i jeździć na grzbietach latających nieumarłych bestii. Here's your gold. I already took my 20%. Ha! Made you look. Bestii. Jednak Katarina nie pochodzi z takiej kultury, a szkoda. Okej, okay, Katarina otrzymuje 10 punktów zdolności i 2 punkty umiejętności. Ej, zajebiste! I to za darmo praktycznie. Dostaje praktycznie bonus, żeby wydać jej tutaj. O, 2 punkty umiejętności pobrałem. Świetnie, dobra, poczekaj. Umiejętności błękitnej krwi oczywiście. Podbijamy jeszcze bardziej obrażenia. Czyli jeszcze raz, jakbym wziął widmo, to co dostaje? Punktów... Punkty zdolności to są te punkty i 2 punkty tutaj. Za darmo praktycznie. Dobra, podnijmy jej siłę woli troszeczkę. Okej. Okay. Kurde, i kolejna dobra rzecz.
mistyczny wojownik. Łączysz mądrości boju ze znośnymi łowcy. Minus 20 punktów. A to już łączy, sprawdzałem. Kurde, jakie... Nie ma... Czy miałem jakieś wyzwań, żebym mógł tutaj tak zgarnieć za free? A, nic nie powiem. Dobra, a jak użyję? Jech! A great gluttoner, idol! Gluttoner? A wodianoj god. The froglings throw bones into the mouth and pray for a miracle. Silly creatures. Okej. Okay. Posążek obserwuje cię w milczeniu. Na jego twarzy maluje się głód. Wrzuć kościelną relikwię. Mamy jedną. Okej. Okay. Nice! 2 punkty zdolności dostałem! Ej, to jest dobra rzecz. Dobra, 2 punkty zdolności to były te przy tym. Czekaj, kurde, gdzie to było u mnie? C. Czy postaci. Dobra, podbijmy siłę woli. Kurde, jak będę mógł zgarniać dużo tych kościanych rączek, to z wielką chęcią, kurde. Tu mamy kolejny... A nie, to już jest, tutaj się wracamy, to już ten posąg jest obrócony. Dobra, to tu jeszcze zobaczmy, co się kryje. Mamy kolejny żabi posąg. Okej, obróćmy go w takim razie w kierunku naszego... tego... królika. 4 posągi w takim razie. Gotcha! A jak sądziłem, to być wszystkie obrócone w jego kierunku. I jakiś miniboss chyba teraz został przywołany. If you happen to find any ancient Vodianoi remains, I'll buy them from you. I'm planning to open a museum. Spoko. Co my tu mamy? Tweedledee, Tweedledum! Ej, to też trochę tak nie fajne wyznanie, bo... A nie, to nie musi być nie, nie, na, to szybko podziało. Dobra, spróbujemy się szybciej zapalić. Rozwerbizacji. Tweedledee. I Tweedledum. Pokonani. Dobra, zobaczmy, co on tu powpadało tutaj. To też było. To też, też. I can't use that. Nie chcę użyć, zadać Katarinę. Okej, okay, mamy kolejną kościaną relikwię. Żeby statuła. Wracające się statuły ukazały się być częścią tajemniczej budowli Vodianoi. Co więcej, na ich wezwanie przybyła para paskudnych Vodianoi. Nie powinienem pozwolić im wyjść na świat. Tam, nie ma co. Zabici to najważniejsze. Okej, okay, mamy te atuty. I teraz, czy ja chcę wziąć to widmo dla Katariny, czy ja chcę wziąć kolekcjonera? Bo właśnie to, mistyczne uzdrowienie, bo to jest to. To już będą za darmo 2 punkty. Dobra, trzeba Katarinę rozbachować, to weźmy upiora w takim razie, jednak. Troszkę to, że tych atutów nie mogę resetować. Podkreślam trochę, szkoda, ale... Lepszy ryc niż nic, jak to mówię, prawda? Posąg. Wrzuć kostkę. I kolejne zakupy zdolności. Lubię to. Okej, okay, jeszcze bardziej się woli możemy podpakować. O! Nowy atut. Zaklęte ciało i mistrz uników. Zobaczmy, to są pod L. Mistrz uników. Koncentracja pozwala ci na lepszą koordynację ruchów, dzięki czemu z wdziękiem tańczysz pomiędzy... Sorry. Pomiędzy ostrzami przeciwników, a następnie już bez wdzięków walisz ich po łbie, dopóki się nie nauczą. Plus 10% do bazowej wartości uników, plus 5% do prędkości ataku. Okej. Okay. Zaklęte ciało. Za pomocą magicznych środków zmodyfikowałeś swoją krew tak, aby rany goiły się szybciej. Świetna sprawa, do tego masz teraz magię we krwi, dosłownie. Regeneracja życia i regeneracja many plus 20%. Okej, okay. Mam tylko nadzieję, że w trakcie walki też to działa. A nie, że to jest tylko to poza walką. Bo jeśli będzie działał też poza, w trakcie walki, to ja będę bardzo chętny, aby z tego jak najczęściej korzystać. Czy korzystać, to właśnie sobie szybko
to jest właśnie ten problem, jest taki sobie, bo to się wiecie, on się blokowuje w trakcie przychodzenia gry, to tak się leveluje. Miałem kurde kolekcjonera, też chciałem to wziąć, ale w sumie póki co nie widzę nawet sensu, żeby to brać. I don't have any healing potions. I can't see that. I need to use that. Robić? Mamy hackera. No niestety jest gorszy tutaj. Mniej zdrowia, więcej reszty. Dziękuję. To jest też gorsze, jeśli chodzi o Katarinę. Spoko. Kolejna skrzynia ze skarbem. Ciężko to widzę. Masz to wysłanie, mam być czemu. I don't have any healing potions. Co? Czemu? Gdzie jest moja druga szansa? Już minęło z 5 minut, jak wiem. Some healing potions would be nice. Okay, zaś Katarina padła niestety. No niestety bądź stety, bo dzięki temu nie jesteśmy trochę uratowało. Not enough space. Też dopóki ona oczywiście nie, się nie ogarnie w ten sposób, no to ja nie mogę... Co jest za jajo? Czemu to mogę go wielce zabrać? Więcej tego jest, bo jakieś część jakiegoś questa polega na przykład na zniszczeniu tych jaj. Zabijanie nieumarłych. Sporo jest trofeów, które podchodzą tylko i wyłącznie po to, żeby zabić jakieś tam określone ilości danego typu wroga. Ktoś tam powoli, powoli ten pojawia. Okej, okay, czyli tutaj będzie przejście do tego. 44 minuty? Dlaczego jest to coś nagrane? Nie będę mógł zaraz. Dobra, jak na złość, oczywiście teleportu tam pewnie nie będzie. Do odkrycia. Dobry. Oczywiście jest jeszcze więcej typiarzy. Some healing potions would be nice. Kurde, idealnie jak miał mnie jak nie miał zabić, to ja go zabiłem, kurde. Wystrzałem też ładnie. Maska. Inventory is full. No właśnie, niestety, ale ma pełno. Proszę to do mnie odstosunkować, dobrze?
czarownicy, dwie wersje pukawki. Oczywiście obie są gorsze. Dobra, teraz póki Katarina jest... But I'll miss all the fun! Jest właśnie... Żywa, powiedzmy, w jakimś stopniu. Dobra, nie mogę przez 2 sekundy, jeśli nie jest ten już opłynął. I big level! Świetnie. Odbijamy oczywiście obrażenia, jak tylko się da. Okej, okay, no chyba 5 punktów umiejętności właśnie dostałem. Teraz za ten poziom. 3 punkty do tego, no to... Myślę, że tak... Możemy ulepszyć raz, to nie. To kosztuje mi 2, czy 1? 1, to 1 taki, 1 taki, albo nie, 1 taki i 1 tutaj jeszcze. I'm back! Missed me! Odporność za 20 poziom tajemniczenia plus 10% do wszystkie odporności. To mi się podoba akurat. Bardzo fajna rzecz. I need healing potions. They jakiś miecz kła. Zobaczmy. Proszę, lepszy! Poproszę w takim razie. Miecza błyskawic. Mieczem błyskawic już pożegnam. Wydanie z brązu kolejny lepszy. Zobaczmy, co to jest. Lepsze od tego, co mam. Proszę bardzo. Mieczyk. Wow, miecz dziwo jest gorszy. To jest dziwne. Reszta może mi dać. To jest oczywiście gorsze. Spróbuję ich tak miarę pobijać. Dotarcie do tego właśnie miejsca, którego mam się dostać, czyli do tej całej inkaustowej bramy. Okej, tu nie przejdę. Are all the prisoners through? Yes, Magister. We shall deliver them to the lab tomorrow. Today, Professor Fulmigotti doesn't like to wait. Of course, Magister. On your way then. As for you in the shadows, I trust you found all this interesting. Indeed, but I still have questions, like who and what you are. Oh, you don't need to worry about such things anymore, Hunter. Oh, this will be fun. Oh, no, oczywiście. Ale to jest super. Przygotowałem, naprawdę. Co ich tak leczy? Ten? Chyba nie bym zbył pojęły, czy może mi się spierdalać. Okej, kolejny trofeum za bossa. A nie mam regeneracji po prostu na sobie. Terminate your hostile behavior. Identify yourself. Hey. Zdechnij w końcu! Z ile można mucić jeden przeciwnika? Zmienia obecowski, kreatura odpowiedź na ogień. Umiejętność ratowania. What is this abomination? Looks like something created in a laboratory. So it must be true after all. My dear Borgovia became a playground for evil scientists. No wonder that the good old-fashioned monsters became a dying breed. Stop. Babe. Oh. Mamy takie...
Dobra, no i bagno przeeksplorowane w takim razie. To mi się podoba. Zobaczmy. Nie, nie umiejętność. Ekwipunki obydwa. Ten jest gorszy od mojego, ale. No i jest też gorszy od medalionu Kataryny. Dobra. To więcej obrażeń. Minus tylko jeden punkt do życia, więcej tego. Okej, okay, to mogę sobie zamienić. Trying to get rid of me? Don't you know it's futile? Mogę go po prostu zidentyfikować. Żeby było ewentualnie trochę więcej warte. Nic więcej. Cała reszta. No, mi tak średnio pasuje. No dobra. No to co, ja teraz tylko poczekam sobie, aż Kataryna sobie ładnie powróci tutaj. A potem po prostu wrócimy. Znaczy wrócimy. Przejdziemy sobie przez bramę. Ale to powinno, myślę, nam też odblokować przejście w kolejnej lokacji. Chociaż może jak przejdę, to on od razu się tu pojawi? Zobaczmy. Kastrowa brama. Portal. Markowna, rkoczący las. Bagno w Wisielcu na południu. Kopalnie Orikalkum, wejście. Okej. Okay. Czyli... To jest... nie jest na cutscenkę, to jest normalnie po prostu... If you send me away one more time, I'll be free. Oh, I wish... Dobra, to ja mogę dać tak po prostu. Dobra, no to do kopalni. This is where they used to mine Orichalcum. The metal with magical properties. Do you see any minecarts? It would be much easier to cross the tunnels. No. You know that it always escalates into a minecart chase. And we don't want that, do we? No, we don't. No ja bym tam z chęcią taką akcję sobie ogarnął. Nie mówię, nie. Dobra, 3 punkty umiejętności dostaliśmy dla niej. A to oczywiście błękitną krew idziemy. Jeszcze bardziej bafujemy jej obrażenia. I umiejętność i prawda się taku. A... Albo nie, albo ten wybuch jest jeszcze bardziej ulepszmy. Kurde, kondycja razy 10. Nice. No to wypadałoby tę kondycję ulepszać coraz bardziej, żeby to było jeszcze więcej. Slave driver! Next time you go, and I'll do nothing. Przemian fabularny. W sumie de facto, skoro mam już to odblokowane, to wiecie co? Teleportujmy się jeszcze do Markowny właśnie. Ciekawe, czy ona teraz się pojawi obok mnie. Tak. I chyba wszystko sprzedała. Mam nadzieję przynajmniej, że wszystko sprzedała i mi to faktycznie wpadło. Chcę zobaczyć, co się kryje obok tej... czy obok. W tej statule właśnie powinienem powiedzieć. Zebraliśmy ostatni klejnot. It's a key. Great! And now you only have to find the door. Okej. Okay. Pokaż go. Starożytny klucz ukryty za 3 zamkami. Musi się kryć za tym jakaś tajemnica. No to niestety niewiele mi to powie, jeśli chodzi o lokację. No bo nie znalazłem żadnych drzwi, które mogłem otworzyć kluczem, ale to wiem, może jakiś poradnik mi wskaże miejsce, gdzie powinienem tego użyć. Tutaj ktoś mi coś powie na ten temat? Repent! The end is nigh! Bardzo, może sołtys? I wish things got back to the way they used to be. Nie, ale właśnie, ale tego jeszcze nie mam ogarniętego. Tych bomb, czyli musiałbym... Szczerze, to jestem w stanie poza... Szczerze, jestem skłonny zrobić to poza nagraniem, żeby było mi po prostu łatwiej. Więc tak, bagno wisielce w południe. Się teleportuję. I normalnie tam sobie pochodzę, poszukam tych bomb. Chociaż w sumie nie wiem, czy to muszę szukać, czy po prostu muszę cały czas to jedno miejsce odwiedzać po tym. Po resecie. To jest w ogóle kamień. O, proszę! The call of a forest spirit. What forest spirit? The one you summoned from the stones. I told you so. Now you must deal with it. O, proszę. Czyli jednak nie chodzi o powolne używanie. Czy powolne, o używanie tego w jakimś takim małym stopniu.
Czy za jednym zamachem? Faktycznie, po prostu nie użyłem wszystkich. Dobra, no to jeszcze, kurde, na koniec możemy tego ducha zabić. Prawie godzina nagrania. Szalały duch lasu. O, kolejny, który sobie będzie spamił, kurde, przed upasu. Ale na szczęście nie sam się nie wytrzymało. Nie, nie się lepo, to nie do mnie. Co jest? Co mi się pan zrobiło? Ściana relikwia kolejna, pierścień łowcy. Że zaś mi zmieniło, kurde, to. To ma być tu. Dobra, moment, tu. I kolejne 19, lubię to. Podbijmy to od razu. To ma być tu. To ma być tu. Dobra, i skoro już tą relikwię zdobyłem, no to możemy jeszcze od razu wrzucić do paszczy tego posągu. I kolejne dwa punkty dostać, jeśli chodzi o... Trzy zdolności. I teraz możemy to wydać. A siłę wydaje. I dobra, to by było na tyle w tym materiale. Ok, zobacz coś ciekawego właśnie. Zobaczmy to. Gorsze, to nie dla mnie. To jest gorsze nawet jeśli chodzi o Katarinę. Ciu tu to bez spada mu straszliwie, kurde. Tu więcej zdrowia, mniejsza ochrona, tak sobie, tutaj DPS trochę większy. Nie, jakieś to mega powalające nie jest. Dobra, no to co, ja tutaj sobie postaruję pochodzić, poszukam sobie tych wszystkich tych. Pewnie przy tym Veraku będę musiał często bardziej połazić, poszukać właśnie tych wszystkich fragmentów. Chociaż to nie wiem, czy mu się jeszcze ciągle świeci, no ale dobra, to zobaczę sobie na własną rękę, ja was tylko poinformuję o efektach. Tak więc ode mnie póki co w tym materiale to będzie na tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych niesamowitych przygodach Van Helsinga. Cześć!